Cześć, witam Cię kolejnego pięknego, słonecznego dnia. Mam nadzieję, że jesteś już przygotowany do kolejnego matematycznego zadania, prawda? Oto one! Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie niełatwe zadanie. Prostokątny pasek papieru pocięto na cztery części w sposób przedstawiony na rysunku pierwszym. Z tych części ułożono figurę w kształcie kwadratu, tak jak pokazano na rysunku drugim. Pole tego kwadratu jest równe 36 cm kwadratowych. Oblicz obwód paska papieru przed pocięciem, zapisz obliczenie. Co musimy tutaj zauważyć? Ja najpierw oznaczyłabym te długości, które mają identyczne wymiary, czyli zobaczmy, te wszystkie boki mają taką samą długość, czyli będzie to ten bok oraz ten i ten. Zobaczmy, że skoro pole tego kwadratu równe jest 36 cm kwadratowych, no to możemy napisać, że A kwadrat równa się 36, czyli pole kwadratu. Po spierwiastkowaniu wychodzi nam, że A równa się 6, czyli długość boku tego kwadratu równa się 6, czyli zobaczmy, jeżeli każdą z tych żółtych długości oznaczymy jako x, to możemy ułożyć równanie, że 3x równa się 6. Podzielmy na 3, czyli x równa się 2. Czyli wiemy, że każdy taki bok ma długość 2. A co z innymi częściami tych boków? Zauważmy, że na przykład ten bok występuje dokładnie tutaj i jego długość wynosi 6 minus 2 to będzie 4, czyli mamy długość 4 i tak samo tutaj też mamy 4. A pozostałe boki? No widzimy, że tutaj jest idealnie 6, możemy napisać, natomiast ta część, ona jest tutaj i będzie miała długość 4. Więc jaki będzie obwód paska papieru przed pocięciem? Obwód, czyli mamy 2 razy długość boku 2, dodać 4 plus 6 plus 4 plus 4 i to też razy 2. 2 razy 2 to będzie 4, 4 plus 6 plus 4 plus 4 to będzie 18, razy 2 mamy plus 36 i to będzie 40. Oczywiście centymetrów mamy odpowiedź 40 centymetrów. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem, które również jest zadaniem otwartym. Trzy sąsiadki zamówiły wspólnie kawę w sklepie internetowym. Kawa dla pani Malinowskiej miała kosztować 120 zł, a dla pani Wiśniewskiej i pani Śliwińskiej po 90 zł. Jednak przy zakupie otrzymały rabat i za zamówioną kawę zapłaciły tylko 260 zł. Ile pieniędzy powinna zapłacić każda z pań, aby jej wpłata była proporcjonalna do pierwotnej wartości zamówienia? Zapisz obliczenia. Nie jest to łatwe zadanie, jestem bardzo ciekawa Twoich odpowiedzi. Napisz swoją sugerowaną odpowiedź na to zadanie w komentarzu pod tym filmem, a już jutro, jak zawsze o godzinie 7:05, przekonamy się, czy Twoje myślenie było poprawne. Do zobaczenia jutro i życzę Ci wspaniałego dnia. Pa, pa!